Pokażę? Skoro tak chcesz, to nie przepędzie. Cześć dziewczyny, witam Was dzisiaj w filmiku, który będzie poświęcony błyszczykom matowym, które mam w swojej kolekcji. Powiem Wam, co o nich sądzę, czy warto je kupić i jaka jest ich trwałość. No i oczywiście pokażę Wam, jak wyglądają na skórze. Pierwszy błyszczyk jest to błyszczyk z Essence, jest to matujący balsam do ust. I to jest odcień 03 Soft Nude. Muszę Wam powiedzieć, że jest to taki dosyć kremowy błyszczyk. W ogóle cała ta seria właśnie tych Stay Matte Lip Cream z Essence są bardzo takie kremowe błyszczyki. Jeżeli chodzi o trwałość, to bardzo długo się trzymają na ustach. Ścierają się równomiernie, powiedziałabym. No oczywiście, jeżeli coś jemy, no to wtedy ścierają się znacznie szybciej. Ale tak to nie mam jakichś większych zarzutów do nich. No i cena, są dosyć niedrogie, chyba około 10 zł kosztują, więc to nie jest dużo jak za matowy błyszczyk moim zdaniem. Więc one takie na ustach są jedwabne, ale z matowym kolorem. Są dostępne w Polsce, więc macie dużo łatwiejszy dostęp do nich, jeżeli mieszkacie w Polsce oczywiście. Czy jestem zadowolona z tego koloru? Wydaje mi się, że ten kolor jest troszeczkę dla mnie za ciemny, więc używam go rzadziej niż tego, który Wam zaraz pokażę. Skoro tak chcesz, to niech tak będzie. Kolejnym błyszczykiem z tej samej serii, który mam w swojej kolekcji, jest Velvet Rose. Jest bardziej różowym błyszczykiem, a taką jedwabistą, kremową konsystencję, która na ustach pozostaje jako matowy kolor. I ten zdecydowanie bardziej i częściej używam, dlatego że mam wrażenie, że on ładniej podkreśla kolor ust i jakoś tak chyba bardziej pasuje do mnie takiego bladziocha. Kolejny z tej serii jest to kolor Silky Red. I to jest zdecydowanie jeden z moich ulubieńców, jeżeli chodzi o matowe błyszczyki. Mam go dzisiaj na ustach, więc możecie zobaczyć, jak mniej więcej wygląda. Powiem Wam tak, bardzo go lubię, jedynie co mnie denerwuje w nim to i w dwóch poprzednikach, że nie za bardzo można w nich wychodzić na dwór, kiedy wieje wiatr i mamy rozpuszczone włosy na przykład. Mają tendencję do rozmazywania się, one nie zastygają tak stuprocentowo, one są dalej taką kremową, mają kremową konsystencję, więc bardzo łatwo jest je rozmazać. Więc jeżeli, nie wiem, zdarzy Wam się przejechać palcem albo włosem po ustach, to no niestety rozmazują się. Kolejny błyszczyk jest z NYX Soft Matte Lip Cream. I to jest jeden z pierwszych błyszczyków matowych, które miałam w swojej kolekcji. Wydaje się, że jest to taki bardziej różowy kolor, ale na ustach on bardziej przypomina taką ciemną wiśnię. Szczególnie zależy od tego, jak dużo warstw po prostu nałożymy go na ustach. Również ma konsystencję taką kremową. Nie zastyga, więc nie polecałabym go na wietrzne dni. Ale generalnie utrzymuje się bardzo długo i to jest odcień Monte Carlo. Jeżeli miałyście kiedykolwiek do czynienia z błyszczykami z Collection 2000, mieli taką serię matowych błyszczyków, to muszę Wam od razu powiedzieć, że konsystencja jest identyczna. To jest jak dla mnie identyczny produkt. Następnym błyszczykiem jest błyszczyk z Top Shop Velvet Lips w odcieniu Velveteen Ribbon. To można powiedzieć, że to jest matowy błyszczyk. Jest na maksa matowy. Bardzo mi się podoba jego zamknięcie, dlatego że jak zamykamy go, to on tak fajnie klika. Dzięki czemu wiemy, że on nie wyschnie nam, ani nic się z nim nie stanie. Jest naprawdę właśnie generacją tych takich typowo matowych błyszczyków. Zastyga nam na ustach. Tworzy taki matowy kolor i z nim trzeba naprawdę uważać, bo jeżeli źle się nim pomalujemy, to niestety już nam tak zostanie. Oczywiście można spróbować to zetrzeć, ale wtedy już nie jest ten sam efekt, jaki chciałbyśmy uzyskać. To jest jeden z błyszczyków tak zwanych niezniszczalnych. Można mieć go na ustach i całować kogoś, można pić ze szklanki i on nie zostawia po prostu śladów. Więc jest niesamowitym błyszczykiem, jeżeli chodzi o to. Jednak zauważyłam, że na moich ustach po jakimś czasie on bardzo
wysusza te usta i on zaczyna się troszeczkę jakby kruszyć. Obkrusza się tutaj w ogóle na brodę i takie małe właśnie potem drobinki są, które jeżeli chcemy strzepnąć, to niestety się zdarza, że się rozmazują. Więc w moim przypadku, jeżeli nałożę go po prostu za dużo, to on mi się później kruszy. No i taki nieładny, nieestetyczny efekt tworzy wokół ust. Kolejnym błyszczykiem jest to błyszczyk z firmy Sleek. Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream. Zdecydowanie jeden z moich ulubieńców. On ma piękną, taką czerwoną, krwistą barwę. Również należy do tych błyszczyków, które w momencie, gdy zostawimy na ustach, one zastygają. Możemy w nich całować, możemy w nich jeść i one zostają na ustach. I ten z kolei mi się tak bardzo nie kruszy, jak właśnie ten z Topshopu. Dlatego ma więcej plusów po prostu u mnie zarobił. Bardzo lubię go, dużo komplementów zawsze dostaję, gdy mam go na ustach, więc jest to jeden z błyszczyków, który na pewno bym serdecznie Wam poleciła. Kosztował około 4 funtów. Ostatni błyszczyk jest to błyszczyk z MUA, czyli z MUA. To jest jakaś chyba nowa seria, która się nazywa Lux London. Jest to taka czerwień, która wpada w pomarańcz, więc jest dosyć ciepłym kolorem na ustach. Również pięknie zastyga, nie odbija się na szklance. Ma piękny, naprawdę piękny, taki żywy kolor. I jest bardzo, bardzo trwały. Kosztował chyba 2 albo 3 funty, już nie pamiętam w tym momencie, chyba 3 funty kosztował. Więc jeżeli chcecie spróbować sobie właśnie matowy błyszczyk, to polecam Wam tą serię z MUA, bo one są dosyć, stosunkowo są dosyć tanie. Jeżeli miałabym wybrać, z którym błyszczykiem nie chciałabym się już nigdy więcej rozstać, bądź jeżeli miałabym wybrać jeden błyszczyk, z którym miałabym pozostać na bezludnej wyspie, chociaż nie wiem, po co mi błyszczyk na bezludnej wyspie, zapewne byłby to ten ze Sleeka, dlatego że ma najlepszą konsystencję, jak dla mnie najdłużej zostaje, najfajniej się go nakłada, no i najwięcej komplementów otrzymuję, kiedy mam go na ustach. I to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, standardowo zostawcie je w komentarzu. Postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. A tymczasem idę pomalować usta.